one come up. Gun just smoking, they got rum in the cup. Bad girls wind up on the dance floor. Other girls wind up on the dance floor. With me is David Belego. Hi. Hello. What can you tell us about today's track? Yeah, track was really good, same as always. I'm really happy about today. It's one of my goals from this year, you know, to try to get qualified for the SEC. And yeah, obviously it's been going good today, and now we focus and we're looking for the challenge. Congratulations for the first place, because Bartek was very fast today. Yeah, definitely. I mean, you know, it's before the final, you know, really I didn't really, like, you know, I was qualified anyways, you know, so yeah, it's just a bonus to win for sure. And I just want to thank, you know, like, yeah, my engine tuners, Richard Kowalski and Brian Carger, for looking after me and then doing a decent job, and my team as well, and they've done a good job today. And then, obviously it's a bonus today, and then we're looking forward to the challenge now. Okay, what about tomorrow? Tomorrow we have a match in Pila. What do you think about their track? Well, I've only been there once a few years ago, so we see what happened tonight, but tomorrow night, sorry. But yeah, all the boys fired up, and then we tried to go there and get a win. A week ago was a problem with the track in Pila. You saw the photos? Yeah, I heard it's some problems, you know, but I believe it will be fixed for tomorrow, and if not, we see what happens. Thank you. No, it's just... Ze mną Tobiasz Musiela, który w dzisiejszych zawodach zdobył 11 punktów i czwarte miejsce w finale. Powiedz mi, jak się jechało na dzisiejszym torze w Poznaniu? 11 punktów, ale czwarte miejsce po zasadniczej rundzie, a później no, w tym biegu ostatniej szansy niestety. Przyjechałem ostatni i nie mam mnie w finale, także takie zasady tutaj panują i trzeba je respektować. Co powiesz na temat dzisiejszego toru? Jak był przygotowany? No było ok, wszystko unormowane. Myślę, że tutaj najważniejsze jest to, że był równy dla wszystkich, w sensie takim, że nie było żadnych dziur, nikt nie musiał gdzieś tam specjalnie się pilnować, po prostu można było się skupić na walce. Jesteś zadowolony ze swojego wyniku dzisiejszego? Gdybym awansował, to z pewnością byłbym bardziej zadowolony. A cóż, nie udało się i trzeba czekać kolejny rok na taką szansę, ale ze spokojem. Myślę, że to, co na początku zawodów się działo, było dla mnie do przyjęcia. Później troszeczkę głowa się spuściła na dół, no ale cóż, życie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ze mną Bartek Smektała, dzisiejszy zdobywca kompletu punktów, który niestety w finale przyjechał drugi. Jak oceniasz swój dzisiejszy występ? Bardzo dobrze, ja bardzo lubię tutaj przyjeżdżać do Poznania. Zawsze się śmieję, że droga, którą trzeba przeznaczyć na dojazd tutaj na wasz stadion, taki sam czas pokonuje do Leszna z domu. Także mieszkam tak pomiędzy. Bardzo lubię tu przyjeżdżać i zrobiłem 15 punktów, w finale przyjechałem drugi. Myślę, że to bardzo dobry wynik. Oczywiście taki niesmak pozostaje, czy jak się robi w rundzie zasadniczej komplet punktów, w tym finale przyjeżdża się drugi, no to... Ale myślę, że tutaj liczył się przede wszystkim, najważniejszy był awans. Co powiesz na temat dzisiejszego toru? Jak był przygotowany? Bardzo dobrze był przygotowany. Może delikatnie za twardy, ale bezpieczny i dla wszystkich równy. To jest najważniejsze. Zawsze jak tutaj przyjeżdżałem, ten tor zawsze się dobrze spisywał, więc nigdy nie mogę powiedzieć złego słowa na przygotowanie tutaj tego toru. W najbliższym czasie dzika karta w Warszawie. Zadowolony? Oczywiście, to jest takie...
To jest takie ogromne wyróżnienie, coś, czego się nie do końca spodziewałem, także ogromne wydarzenie, na które muszę się jeszcze przygotować. Mam trochę czasu, oczywiście nie będę, nie wiadomo co robił, ale wszystko na Grand Prix musi być na 100%. Ja oczywiście wszystko mam na 100% od teamu, po motocykle, po... Nie wiem, ja też uważam, że jestem przygotowany na 100%, ale myślę, że Grand Prix to zweryfikuje. Powodzenia w takim razie, trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.